poczucie osamotnienia, kiedy wchodzisz w ścieżkę rozwoju osobistego. Czy to ścieżka rozwoju osobistego, czy też nazwiemy ją drogą do przebudzenia, czy też wewnętrznych procesów uzdrawiania, kiedy jest to naprawdę głębokie, zaczynasz doświadczać pewnych zmian w swoim życiu. I jedną z takich zmian, która dotyka każdego z nas, jest poczucie osamotnienia. Ten dzisiejszy live, to dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, że ono się dobrze nagrywa, a chciałabym, aby ono było live, abyście mogli je komentować, kiedy będziecie oglądać. Powstało na prośbę, a raczej na zapytanie Ani, jednej z kobiet z mojej przestrzeni, która poprosiła mnie o udzielenie odpowiedzi na to, jak to jest. Czy jest tak, że ja również w swoim życiu doświadczam takiego osamotnienia i też za tym wiadomo, co idzie. To poczucie osamotnienia, o którym mówię, jest czymś bardzo, bardzo głębokim. Kiedy jesteśmy nieuważni, prowadzi ono nas do cienia, do spotkania się z naszym cieniem, do znalezienia rozwiązania na odczucia i emocje, które się w nas zaczynają dziać. Poczucie osamotnienia jest czymś bardzo przygnębiającym i jeżeli pozwolimy sobie poprzez nieuważność wejść w nie naprawdę głęboko, jeśli pozwolimy sobie być nim przytłoczone czy przytłoczeni, jego ciężar jest na tyle duży, że przy nieuważności automatycznie zaczynamy szukać rozwiązań. Rozwiązań, co zrobić, by się tak nie czuć. Czym jest rozwój, kiedy naprawdę wchodzimy w niego świadomie, kiedy wchodzimy w ten proces uzdrowienia, jest to nic innego jak zrzucenie z siebie wszystkich masek, które zostały nałożone, a które pozwalały nam przetrwać lub przeżyć w tym życiu, które do danego dnia wiedliśmy. To jest zobaczenie siebie i poznanie siebie naprawdę, taki jaką jesteś, taką jakim jesteś. To jest też wyjście z pewnych ról, które zostały nam nałożone, do których przywykliśmy i ról, które pozwalają nam na osiągnięcie czegoś, na otrzymanie czegoś z zewnątrz, czegoś sztucznego, czegoś, co wydaje nam się, że jest nam potrzebne, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie tego dla siebie dać. To jest oczywiście iluzja. Rzeczywistość jest zupełnie inna, ponieważ kiedy jesteśmy naprawdę ze sobą głęboko połączeni, a tym tak naprawdę jest ścieżka rozwoju i mogłabym powiedzieć ten proces odzyskania siebie, kiedy jesteśmy naprawdę ze sobą połączeni, czujemy miłość i osadzenie, jakie jest nieznane człowiekowi, poziom miłości, jakość miłości, w pojęciu i w rozumieniu miłości, która nie jest ludzka, która wypełnia nas od środka i otacza nas na zewnątrz, i zaczynamy widzieć rzeczy zupełnie inaczej. Jednak zanim dojdziemy do takiego punktu, mamy po drodze pewne etapy. I po drodze tych etapów, które spotykamy, pewne rzeczy potrzebują z naszego życia odpaść. Zawsze, zawsze zaznaczam, jak te etapy przebiegają i co jest jednym z najtrudniejszych. I tym najtrudniejszym etapem jest, że to, do czego przywykliśmy i to, z czym się spotykamy, życie, jakie mamy, ludzi, którzy nas otaczają, to wszystko musi odpaść. I najczęściej odpada to w mało przyjemny sposób. Najczęściej dzieje się tak, że nasi przyjaciele, którzy byli naszymi przyjaciółmi, nasi znajomi, którzy nas otaczali, z którymi się spotykaliśmy, z którymi wychodziliśmy, oni wszyscy zaczynają znikać z naszego życia. Zaczynają się natomiast pojawiać osoby,
które albo w nas widzą kogoś, projektują na nas coś, albo chcą w nas coś zobaczyć, dla których stajemy się nie wzorem, ale stajemy się takim outsiderem. Jesteśmy poza tym kręgiem. Zaczynamy być dziwni, zaczynamy być inni. Ten moment przejścia jest niezwykle trudnym momentem, ponieważ my, jeśli wewnętrznie mamy pewne rzeczy w sobie nieuzdrowione i niezintegrowane, to bardzo łatwo jest nam wpaść w to stare, w tą pułapkę. Bardzo łatwo jest nam wrócić do tego, co było nam znane. Kiedy wracamy do tego, co było nam znane, wchodzimy ponownie w życie, które było nam znane, otaczamy się osobami, z którymi dotychczas spotykaliśmy się, którzy byli w naszym świecie. Natomiast prawdziwy ty i prawdziwa ty, jeśli naprawdę dotkniesz tej jakości w sobie i powoli zaczniesz ją odzyskiwać i integrować, zrozumiesz, że nie jest możliwe, by być otoczonym lub otoczoną tymi ludźmi, tymi osobami, z którymi dotychczas przyszło ci dzielić życie. Nie mówię tutaj o bliskich takich jak twoje dzieci. Mówię tutaj o osobach przede wszystkim, które stworzyły twój świat, które były w twoim świecie lub które są w twoim świecie, a będąc w pewnym układzie, który tworzysz z tymi osobami, masz swoją rolę, odgrywasz pewną rolę. Te osoby widzą cię jako część tego układu i ty czujesz przynależność do tego układu. Jest jedną z najważniejszych potrzeb, ludzkich potrzeb, takich bardzo mocno ziemskich, jest poczucie przynależności. Przynależności, które jest równolegle połączone z poczuciem akceptacji. My bardzo chcemy przynależeć, chcemy czuć, że przynależymy do jakiejś grupy, ponieważ wtedy, kiedy przynależymy, czujemy, że jesteśmy akceptowani. Kiedy jesteśmy akceptowani, czujemy, że coś znaczymy, że to ma dla nas, że jesteśmy warci, że ktoś nas akceptuje, że ktoś nas chce. Jeśli to jest o tobie, to od razu zaznaczę, że jest to bardzo głęboko połączone z twoim doświadczeniem dzieciństwa, z twoim poczuciem, że aby być pełnią, aby być zaakceptowanym lub zaakceptowaną, musisz być jakiś, musisz być jakaś. Co chwilę pojawia mi się tutaj, że jest problem z połączeniem. Jeśli mnie oglądajcie, dajcie mi znać tylko w komentarzu, jaka jest jakość tego nagrania. Ponieważ jeśli jest słaba jakość, to spróbuję zrobić to jako audio. Myślę, że jest to niesamowicie ważny temat do poruszenia. Temat, którego doświadczają wszyscy. Wszyscy się z tym stykamy. I kiedy pojawia się to w naszym życiu, kiedy to poczucie osamotnienia pojawia się w naszym życiu, nie umiemy sobie często z tym poradzić, ponieważ gdzieś po drodze umknęło nam przejście z tego bycia blisko siebie do tego poczucia, czegoś mi brakuje, bo to jest potrzeba. Dzień dobry, Wojtku, witaj. I kiedy my tej potrzeby nie zauważymy, kiedy nie zauważymy, że czegoś nam brakuje i nasze otoczenie lub nasza rodzina, albo też my sami, nie zaspokoimy tego pierwszego sygnału potrzeby, która się w nas pojawia. Może to potrzeba bliskości, może to potrzeba rozmowy, może potrzeba wyrażenia siebie, powiedzenia, jak się czujesz. Może to potrzeba pobycia. Cokolwiek by za tym nie stało, jeśli przeoczymy ten maleńki moment, to często wpadamy w tak zwaną pułapkę naszego umysłu i od maleńkiej myśli, to jest zawsze początek, jest w myśli, maleńka myśl zaczyna nas wieść
do poczucia osamotnienia, do poczucia samotności, do poczucia nie mam z kim wyjść na kawę, nie mam z kim się spotkać, nikt mnie nie rozumie. To, o czym mówię, jest zbyt zawiłe dla ludzi. Takich rzeczy, które się w nas wówczas pojawiają, jest ogrom. Jeśli pozwolimy im się rozwinąć, prowadzą one nas do tak zwanego bycia nie sobą. I ja nie umiem znaleźć tutaj właściwego nazewnictwa i właściwego pojęcia, które odzwierciedlałoby w pełni określenie używane w języku angielskim w systemie Human Design, określenie mówiące o byciu not self. Not self, jeśli przełożymy to na język polski, jest niczym innym jak byciem nie sobą, ale to nie chodzi o bycie nie sobą, to chodzi o bardzo mocne wejście w naszą ciemną stronę, w naszą skrzywdzoną stronę, w bycie skrzywdzonym wewnętrznym dzieckiem, w wejście w nasz umysł i poczucie krzywdy i szukanie w tym poczuciu krzywdy rozwiązania, poczucie głębokich emocji, silnych, niskowibracyjnych emocji, samotności, takiego wewnętrznego bólu, niespełnienia, smutku, a może nawet depresji, emocji, które wiodą nas do decyzji, a decyzje do działań, a działania do wejścia na ścieżkę, która odciąga nas od tego, kim jesteśmy naprawdę. I to jest ten moment, w którym bierzemy telefon i piszemy wiadomość do kogoś, do kogo nigdy nie powinniśmy napisać tej wiadomości. Dlaczego nie powinniśmy napisać tej wiadomości? Ponieważ większość z Was tutaj, na tej grupie, większość z Was, którzy mnie słuchacie, w swoim design, w human design, w swoim wykresie, nie jesteście manifestorami. A to znaczy, że nie inicjujecie niczego. To znaczy, że kiedy jest Wam źle, kiedy naprawdę czujecie się źle, kiedy ta samotność Wam doskwiera, ostatnią rzeczą, jaką macie zrobić, to wziąć telefon i napisać do kogoś wiadomość i zaprosić tą osobę na spotkanie albo na kawę. Ostatnią rzeczą, jaką macie zrobić, to wykonać do kogoś telefon. Dlaczego? Ponieważ to, co się z Wami dzieje wówczas w tym momencie, jest tak ogromną iluzją, że jeżeli pozwolicie sobie w nią wejść, to wskakujecie w bardzo niebezpieczny program. Wchodzicie, wsiadacie do pociągu, nad którym nie macie żadnej kontroli i tym pociągiem jest Wasz umysł. Wasz umysł, który będzie Was wiódł do jednego, do usunięcia tego, co jest niewygodne w poczuciu, w tym, jak się czujecie danego dnia. Czuję się źle, jest mi źle, brakuje mi kogoś, biorę telefon i zastanawiam się, do kogo mogę napisać, do kogo mogę zadzwonić, z kim mogę się spotkać, albo co mogę zrobić, żeby tego nie czuć, gdzie mogę wyjść, gdzie mogę ukoić swój ból, kto mi da to ukojenie. To zawsze wiedzie do bardzo, bardzo kiepskich efektów i do niewłaściwych decyzji. Te niewłaściwe decyzje są jak łańcuszek, jedno za drugim, jedno za drugim, jedno za drugim. I to jest naprawdę niesamowite, kiedy zaczynamy obserwować tą grę umysłu w naszym życiu. W momencie, w którym rozpoczęłam swój proces odzyskania siebie, mój proces odzyskania siebie rozpoczął się 9 lat temu i jak wielu z Was rozpoczęłam to od pracy z tym, co wydarzyło się w moim życiu, w moim dzieciństwie, co sprawiło, że stałam się osobą, jaką się stałam. 3 lata temu natomiast do mojego życia zawitało Human Design. To jest potężna, potężna wiedza o człowieku, ale też i potężna wiedza dla nas dorosłych o zrozumieniu, jak
głęboka jest nas trauma, jak bardzo odeszliśmy od tego, kim jesteśmy naprawdę. I jeśli wydawało mi się, że praca z przeszłością jest gigantyczną robotą do wykonania i że jest to największy kamień milowy w tym wszystkim, to chcę, żebyście wiedzieli, że kiedy zaczynacie rozumieć siebie, kim jesteście, i wprowadzać siebie w odwarunkowanie i wstanięcie się tym, kim jesteś naprawdę, to jest dopiero kawał roboty, który jest do wykonania. To jest dopiero poziom, o którym nawet wielu z nas nie miało pojęcia, że istnieje. Poziom, który pokazuje, jak bardzo jesteśmy wodzeni na manowce i wyprowadzani w pole przez grę umysłu. I jak bardzo uważność jest tak naprawdę jedyną rzeczą, która sprawi, byśmy nie musieli pewnych rzeczy powielać, byśmy nie musieli pewnego bólu doświadczać. I w tym byciu, w poczuciu osamotnienia. W chwili, w której pozwolisz sobie usiąść z tym, bo to jest chwila, naprawdę chwila, kiedy pozwolisz sobie z tym usiąść i chociażby weźmiesz tak podstawowe narzędzie jak zeszyt czy dziennik, jakkolwiek to nazwiesz, i napiszesz, co się dzieje, naprawdę, co się dzieje z tobą, co się dzieje, czego ci brakuje. Pozwolisz sobie wyrazić siebie. W bardzo szybkim czasie, jeśli właściwie poprowadzisz siebie w tej rozmowie, w tym dialogu wewnętrznym, bawiąc się w tak zwaną grę dziecko-rodzic, bo tak naprawdę tym jest, wówczas szybko odkryjesz, że to, co chciałaś lub chciałeś zrobić dla siebie, wykonując telefon do kogoś, rozmawiając z kimś, nigdy by ci nie dało tego, czego potrzebujesz. To się zawsze zaczyna od pewnej potrzeby w nas, ale też i która jest niezaspokojona, która jest malutką mikropotrzebą, a potem ona zaczyna urastać do wielkiej, wielkiej rangi. Jedna myśl wiedzie do drugiej, a druga do trzeciej, a trzecia do czwartej. Nagle w pewnym momencie to dzieje się w ułamku sekund. W pewnym momencie zaczynasz myśleć sobie, jestem kompletnie sama. Weszłam w ten rozwój i miało być fajniej, miało być lepiej. Ale nagle patrzysz i wokół ciebie są grupy twoich przyjaciółek dawnych, twoich koleżanek, twoich kolegów, którzy bawią się w ten stary świat. I ty jesteś obok. I nie zapraszają cię do tego kółeczka. Kiedy cię nie zapraszają do kółeczka, czujesz się źle. I wiesz dobrze, co masz zrobić, żeby być zaproszoną lub zaproszonym do tego kółeczka. I kiedy to zrobisz, kiedy pozwolisz sobie na to, jest to niczym innym jak zdrada siebie, ponieważ w chwili, w której wejdziesz w to kółeczko, wrócisz do tego starego cyklu swojego życia, bardzo szybko zauważysz, że to nie jest to, czego chcesz, że szukasz czegoś głębokiej relacji, głębokich rozmów, głębokiego rozumienia, ale ludzie, którzy wokół ciebie są, nie są w stanie dać ci tego. I w procesie, kiedy my wracamy do siebie, kiedy my odzyskujemy siebie prawdziwych, ten proces ma w sobie kilka etapów. Jednak każdy z tych etapów ma bardzo podobny moment. I tym momentem jest żałoba i pożegnanie. Pożegnanie tego, co odchodzi z twojego życia. W momencie, w którym ty się nie pożegnasz z tym starym światem, z tymi znajomymi, przyjaciółmi, z tymi relacjami, które odpadają,
wypadają. W momencie, w którym pozwolisz, by one po prostu zniknęły i jest taka chwila, kiedy myślisz sobie, och, wow, zaczynam wchodzić w ten rozwój i teraz to, co niedobre, to, co złe, odpada. To tylko twoje ego, które tak mówi. Bo po chwili, przepraszam, kiedy przyjdzie gorszy moment, kiedy jakaś mikropotrzeba urośnie do rangi gigantycznego poczucia osamotnienia, zatęsknisz za tymi, którzy odeszli. Zatęsknisz za nimi, mimo że wiesz, że ich jakość jest zupełnie inna niż to, gdzie jesteś ty w tym miejscu. Tak to jest z live'ami, że niektórych rzeczy nie da się przewidzieć. Tofi! 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 Enough! Tofi! Już! Spokój! Spokój! Zaraz będziemy kontynuować. Tylko mój pies się uspokoi. Tofi! 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 Już! Spokój! 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 Już tak! Już! Już! No już! Obroniłaś swój teren, tak? Obroniłaś teren. No wiem, wiem. Good dog. Więc kiedy ta mikropotrzeba zostanie przeoczona i urośnie do rangi gigantycznego braku, który w tobie jest, zatęsknisz za jakimkolwiek substytutem, ponieważ twój głód wewnętrzny będzie tak wielki, że nawet może dojść do tego, że zaczniesz żałować, że w ogóle weszłaś lub wszedłeś w tę ścieżkę rozwoju osobistego i że w ogóle zacząłeś ten proces. Będziesz czuć, po co mi to było? Na cholerę w ogóle w to weszłam, na cholerę to rozpocząłem. Tak jak było, było łatwiej. I uwierzcie mi, obserwuję to w swoim życiu każdego dnia, kiedy zaprowadzam córkę do szkoły. I widzę te grupki rodziców, które się zbierają. I widzę, jak... I widzę swoje dawne życie. Widzę, jak ono wyglądało. I wiem, że ono nie jest już zgodne ze mną. Ale mimo to od czasu do czasu wciąż odczuwam taką myśl, że wtedy było łatwiej. Kiedy ta myśl się pojawia, jeśli dam jej życie i wprowadzę ją w działanie i wejdę w taką grupkę rodziców, nie z uważnością, ale z brakiem, z wewnętrznym brakiem, żeby ktoś mnie usłyszał, żeby móc z kimś porozmawiać, żeby być zobaczoną, żeby być zauważoną, żeby przynależeć, żeby ktoś mnie gdzieś zaprosił. Bardzo szybko wychodzę z tego kręgu i zaczynam czuć, że to nie jest to. Moje ciało całe to odczuwa. To moment, jakbyśmy karmili się silnie przetworzonym jedzeniem, w pewnym momencie przechodzimy detoks i oczyszczamy się z tego wszystkiego i zaczynamy odżywiać swoje ciało właściwie. I potem ktoś nam podaje taki ekstremalnie toksyczny przetworzony produkt, natychmiast mamy efekty w naszym ciele i w samopoczuciu. Jeśli to jest o tobie, jeśli zastanawiasz się, co zrobić w takich momentach, kiedy odczuwasz takie osamotnienie, przede wszystkim wziąć głęboki wdech i usiąść ze sobą. Usiąść i zadać sobie naprawdę pytanie, co się dzieje. Tak jak ukochana matka, która siada ze swoim dzieckiem, nie po to, żeby mu dać radę, nie po to, żeby je wyciągnąć ze stanu emocjonalnego, w którym ono jest, ale po to, żeby być z nim. Usiąść i zadać pytanie, co się naprawdę stało? O co naprawdę chodzi tutaj? I to są dwa proste pytania. Jeśli zadasz je sobie i pozwolisz sobie odpowiedzieć na nie, naprawdę odpowiedzieć, wchodząc głęboko w siebie i to wejście w siebie, ten proces wejścia w siebie, odpowiadania naprawdę głębokiego jest niczym innym jak
Wzięciem głębokiego oddechu i wyobrażeniem sobie, że wchodzisz tu w przestrzeń serca i tu, do centrum swojego serca. Teraz Human Design, to miejsce, centrum ciebie, to centrum, o którym mówię, w rzeczywistości nie jest sercem, tylko to jest centrum twojej tożsamości. Poczucia, co tu się dzieje naprawdę. To tak jakbyś wchodziła do swojego domu i nie udawała, że wszystko gra i że wszystko jest super. Nie próbował odwracać wzroku od tego, co jest brudne, pourywane, zaśmiecone. Tylko naprawdę wchodzisz i chcesz i jesteś gotów zobaczyć, co się stało. Co się stało? I jeśli nie przychodzi odpowiedź od razu, daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz. Ona nie przyjdzie na pstryknięcie palcem. To nie jest szkoła i to nie jest lekcja, że masz wyrecytować. Stało się to i to, bo to i tamto, bo to i tamto. Jeśli czujesz potrzebę wylania pewnych rzeczy z siebie, zrób to. Ale zadaj sobie potem jeszcze raz pytanie. Okej, co jeszcze się stało? Spróbuj połączyć się ze sobą tak głęboko, jakbyś była dla siebie najbardziej kochającą matką, która chce po prostu usłyszeć, jak się czujesz i czego potrzebujesz. I nic więcej. I moment, w którym odchodzi z twojego życia jakaś osoba, nie podchodź do tego jak do triumfu, że odpadł ktoś, kto ci nie służy. Docelowo w tych trudnych momentach to będzie bardzo duża pułapka i będziesz mieć dużo wątpliwości. Jeśli ktoś odchodzi z twojego życia, nawet jeśli była to osoba, która była dla ciebie toksyczna, albo uważasz, że dobrze, że odeszła, nie poprzestawaj na tym. Pożegnaj się z nią właściwie. Przejdź przez ten proces pożegnania. Ja o tym procesie opowiadam na jednym z nagrań, w jednym z podcastów na YouTube, na kanale moim, ale też i na blogu opisuję, jak ten proces przejść, w jaki sposób pożegnać się właściwie z osobami, z tym, co z naszego życia odchodzi, ale też i z miejscami, które zostawiamy. W tym warsztacie, z którego mieliście możliwość skorzystać ostatnio, nowy rok 9. Tam również opowiadałam o tym, jakich narzędzi można użyć do pożegnania się, do tego procesu. I oczywiście będą momenty w twoim życiu, kiedy będziesz tęsknić za czymś, kiedy czegoś będzie ci brakowało albo kogoś. To są momenty twojej decyzji. To są momenty, w których to ty podejmujesz decyzję, co z tym zrobisz dalej. I jeśli zainicjujesz dalsze działanie, jeśli staniesz się tym manifestorem, gdzie w całej populacji ziemskiej manifestorów jest 7%, 7% ludzi na całym świecie, tylko 7% inicjuje wszystko. Wszyscy inni, około 75% populacji ludzkiej, wszyscy generatorzy i manifestujący generatorzy, mają tylko reagować na otoczenie, mówić i reagować na to, co przychodzi, a nie inicjować. A projektorzy są jeszcze bardziej zawili w tym procesie. Więc domyślam się jedynie i domniemam, że należysz do tych około 90-92% ludzi. Ostatnią rzeczą, jaką masz zrobić, to inicjować. Natomiast pierwszą, jaką masz zrobić, kiedy czujesz tą samotność, to osamotnienie, to usiądź ze sobą. Usiądź ze sobą i wysłuchać siebie. Możesz to zrobić sama dla siebie, a jeśli potrzebujesz, by ktoś ciebie wysłuchał, znajdź naprawdę właściwą osobę. Taką, która ciebie wysłucha, a nie taką, która będzie dawała rady. Taką, która zada ci właściwe pytania, a nie taką, która
będzie wprowadzała w Twoje życie wątpliwości. Pamiętaj, że kiedy wchodzisz w aurę drugiej osoby, stajesz się kimś innym. Twoje centra energetyczne, które są białe, bardzo szybko staną się kolorowe. A kiedy staną się kolorowe, a Ty będziesz nieuważny lub nieuważna, nagle z bycia projektorem staniesz się generatorem, albo z bycia generatorem staniesz się manifestującym generatorem. Nie będziesz nawet wiedzieć, w którym momencie to nastąpi. Podsumowując już to niedzielne spotkanie moje z Wami, niezapowiedziane, ale poczułam, że to jest tak ważny temat, to poczucie osamotnienia, które nas dotyka, bo też potrzebujecie mieć świadomość tego, że my często sobie rzeczy tłumaczymy, że coś czujemy, bo coś się wydarzyło, ale czasem jest to też wpływ energii planet, tego układu, który się dzieje, wpływ Słońca na nasze poszczególne bramy i centra energetyczne, które mamy w swoim design. Jakże to jest głębokie, głębokie rozumienie siebie, kiedy wiemy, kim jesteśmy, bo wtedy też wiemy, kim nie jesteśmy. I nie zawsze potrzebujemy wyjaśniać dla siebie albo szukać wyjaśnienia, dlaczego się tak czujemy. Czasem ten proces pomaga, ale czasem zdarza się, że jest jedną wielką iluzją. Czasem potrzebujemy po prostu dać sobie możliwość pobycia ze sobą, w swojej aurze, w swojej przestrzeni. Po prostu ze sobą, ze swoją energią i z niczym więcej. Tyle czasu, ile potrzebujesz. Z tymi, którzy odchodzą, pożegnaj się. Właściwie. Z tymi, którzy przychodzą, pamiętaj o świętej zasadzie. Świętej zasadzie, która prowadzi cię, będzie prowadziła ciebie do życia, jakiego pragniesz i będzie prowadziła do relacji, które są naprawdę właściwymi relacjami. Tą zasadą jest działanie w zgodzie ze swoją strategią i podejmowanie decyzji w zgodzie ze swoim autorytetem. Ja będę do tego nawoływała, ponieważ na ten moment nie znajduję większej wiedzy. Wiedzy, która jest tak łatwo dostępna, która daje tak dobre zrozumienie, tak głębokie zrozumienie tego, kim jesteśmy, która daje odpowiedzi na wszystkie pytania, a która jednocześnie jest tak trudna do wprowadzenia w praktykę. Trudna? Ale nie oznacza, że niemożliwa. Kiedy zaczniesz ten proces, nie oczekuj, że on skończy się po miesiącu. To jest kolejny mit i kolejna iluzja. Jeśli ktoś ci mówi, że w 7 tygodni albo w 6 tygodni po jakimś kursie albo po jakimś warsztacie staniesz się prawdziwym czy prawdziwą osobą, to jest tak wielka iluzja, że to niczym innym jak tylko naciąganiem. Do tego potrzeba czasu, ponieważ uczysz się siebie na nowo i uwierz mi, jest wiele, wiele momentów, bardzo bolesnych momentów, kiedy odpadają nasze maski, które po prostu, kiedy ten proces po prostu boli. I wiele momentów nie wiem. I wiele momentów, kiedy jest ci smutno, jest ci przykro. Bo nie wiesz, jakie życie jest przed tobą, ale wiesz, jakie życie żegnasz i ono zdaje się być łatwe. Ale docelowo bardzo szybko zaczynasz widzieć, że bycie sobą naprawdę to jest dopiero nagroda. To jest nagroda, która jest tak słodka, jest tak piękna. I to, czego potrzebujemy się nauczyć, to głębokiego bycia w sobie i przy sobie. Nie ratowania wszystkich dookoła, których widzisz, że błądzą. Nie bycia dla każdego i nie inicjowania zrozumienia, czym jest Twoja strategia, czym jest Twój autorytet,
zrozumienia siebie, zrozumienia potrzeb, które w sobie masz. I otoczenia siebie opieką, na jaką zasługujesz. I z tymi słowami dzisiaj żegnam się z Wami, życzę Wam dobrego czasu i mam ogromną, ogromną nadzieję, że to spotkanie i ten live, że to się nagrało właściwie. Pewnie nie będę w stanie tego powtórzyć słowo w słowo, ponieważ jestem w miejscu, gdzie po prostu to płynie do Was. Mam nadzieję, że znaleźliście w tym wartość i że odpowiedziałam dla tych z Was, którzy potrzebowaliście odpowiedzi, szukaliście odpowiedzi. Cudowności Wam życzę. Do zobaczenia, do usłyszenia.